Wspaniałe stworzenie! Widzę swoje odbicie w jego łuskach. Kroczę po nich niczym po ścieżce wiodącej przez bagno. Wąż jest drogą. Wąż? O czym ty mówisz? Nie widzisz go? Nie, tylko obłok dymu. Aha. Jestem jeszcze gotów. Cholera jasna. Teraz widzę węża. Co widzisz w łuskach? Jelenia złapanego we wnyki. Uwaga! Muszę chwilę zaczekać. Musimy znaleźć jakieś przejście. O, pod wężem jest przesmyk. Zmieszczę się. On chyba chce, żebym tam weszła. Chyba żartujesz. Musimy trzymać się ścieżki. Muszę chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. Ten wąż ze snu nam pomaga, czy nas tutaj zwabił? Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać.
Nie jestem jeszcze gotów. Czujecie to? Bagno nas obserwuje. Szepcze do nas. To wszystko kadzidło. Zwodzi nas. To tylko iluzja. Słyszy nas. Tak jak ty. Skrywa wiele sekretów. Zupełnie jak ten złodziej Eliasz. Ciągnie swój do swego. Być może tego właśnie potrzebuj. Straciłam węża z oczu. Ale słyszę, jak mnie wzywa. Jest przed nami. Nie jestem jeszcze gotów. No i jest. Tym razem nie ma przejścia. Ale teraz wąż jest ranny. A może chce, żebyśmy go zranili? Musimy iść tędy. Pomóż mi oczyścić drogę. Znów zagradza nam drogę. Miejmy się na baczności. Srać na węża. Po prostu zabij te stwory, zanim one zabiją nas. Yeah!
Muszę chwilę zaczekać. Chodzi szukając odpowiedzi. Tak wielu zawodzi. Czy umrzesz, jak te dusze z pytaniem na ustach? Przestańcie, zamknijcie się. Nie jesteście prawdziwe. Jesteśmy prawdziwi. I tak samo jest z prawem bagna. Skacz odpowiedź, których szukasz. Musisz zaoferować zapłatę. Głowa na mnie. Patrzcie, rusza się. Jeszcze nie. Najpierw mają inne zadanie. Wiem, że słyszałeś wtedy głosy. Skąd się wzięły? Nie wiem. Nie możemy tutaj ufać niczemu, ale musimy iść naprzód. Nie jestem jeszcze gotów. To... czy to... Drzewo szeptów. Muszę czekać na przybycie moich sojuszników. Czego tu chcecie? Czego tu chcecie? Poszukujemy mężczyzny imieniem Eliasz. Eliasz! Śliski kat! Ma dług wobec drzewa. Dobił z nim targu. Przebłysk olśnienia w zamian za kłopot. Ale zdołał uchylić się od zapłaty. Zdradzicie nam to, co mu powiedzieliście? Jeżeli go powstrzymamy, drzewo odzyska swą należność. Poszukiwał sposobu na przyzwanie Lilith, ale zatrzymał się po drodze, w miejscu, gdzie nie sięga wzrok drzewa. To może tłumaczyć jego wytrwałość.
Zabijaliśmy go tyle razy, że tracę już rachubę. Więc to dlatego tej się nie udało się pozbawić go głowy. To miejsce, gdzie zatrzymał się Eliasz. Jak tam dotrzeć? Szukajcie trumny pośród wraków. Zabierze was tam, gdzie trzeba. Dowiedzcie się, jakie tkwią tam sekrety. Bo tego drzewo nie wie. Bo tego drzewo nie wie. Jeśli w ogóle są jakieś wraki, to będą na wschodnim wybrzeżu. Udamy się tam. Dołącz do nas, gdy tylko będziesz mógł. Jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać. Muszę chwilę zaczekać.
chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Lilith będzie zadowolona. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać. W proroctwie Ratmy była mowa o wężu, zgadza się? Jeśli Eliasz się o tym dowiedział, być może chciał go znaleźć. Opowiadał ci kiedyś o tym, co planuje? Nie, wówczas nie był już moim uczniem. Co się stało? Gdy Eliasz usłyszał przepowiednie Ratmy, zatruła mu umysł. Miał na jej punkcie obsesję. Proroctwa to zagadki. Nawet mędrcy nie mogą być pewni ich znaczenia. Eliasz uwierzył, że tę zdoła rozwiązać. A gdy kazałem mu czekać, nazwał mnie głupcem. Powiedział, że musimy zrobić wszystko, co... Próbowałeś go powstrzymać? Próbowałem. Bezskutecznie. Tym razem będzie inaczej. Znajdźmy tę przeklętą trumnę. Thank you.
Muszę chwilę zaczekać. Widzisz tą trumnę? Jak? Widzisz coś? Coś jest za tymi wrakami. Też to widzę. Musimy jakoś przebić się przez te wraki. Zdołam otworzyć drzwi od środka. Dobra, idź. Jest tutaj! Tylko... Nie jestem jeszcze. Siamacz, co ja sobie myślałem? Myrno. To boli! Nie jest dobrze. Cholerne to wielce. Moja ręka! Zaraziły cię. Infekcja postępuje. Nie mamy czasu. Muszę zatrzymać postęp martwicy. Nic nie rozumiem. Loracie, jesteś pewien? Pewien tego, że umiera. Trzymaj ją. Nie mamy wyjścia. Przytrzymaj ją. Odpoczywaj. Będziesz Horadrimką, dziewczyno. Nie zawiodę cię.
Ruszaj przodem i dotrzyj do trumny. Ja się nią zajmę. Nie jestem jeszcze gotowy. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Blisko. Jesteś już bardzo blisko. Granica naszego wzroku. Kres naszej wiedzy. W środku jest to, co ukrywa Eliasz, źródło jego nieśmiertelności.